Klub AZS AWF-IS i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu to dwa odrębne podmioty, które żyły dotychczas w niemal idealnej symbiozie. Nowy prezes akademickiego klubu Leszek Blanik chce, aby ta współpraca była jeszcze lepsza i bardziej transparentna. Wydaje mi się, że współpraca będzie układała się bardzo dobrze, tym bardziej, że mamy bardzo dobre relacje wzajemne z Leszkiem. Znamy się od wielu lat, zresztą reprezentowaliśmy ten sam klub, więc myślę, że wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że zawodnicy gdańskiego AZS-u będą osiągali znaczące sukcesy, więc ta współpraca wtedy będzie jeszcze lepsza. Panie rektorze, proszę nam podsumować w kilku zdaniach, jak będzie wyglądała współpraca z klubem AZS AWF-IS Gdańsk? Mam nadzieję, że dużo sprawniej niż było do tej pory, bo brak było czasami tam decyzyjności, brak było konkretnych deklaracji i brak było konkretnego artykułowania swoich potrzeb. A teraz mam nadzieję, że osoba nowego prezesa to jest sportowiec, człowiek walki, człowiek sukcesu. Ja mam nadzieję, że to się naprawdę teraz wydatnie poukłada, że w końcu będziemy mogli mniej zajmować się rzeczami oczywistymi, a patrzeć w przyszłość. Tak jak żeśmy teraz już rozmawiali o pozyskiwaniu nowych sportowców, o pozyskiwaniu nowych programów, z których skorzysta nie tylko AZS AWF-IS, ale też uczelnia. Myślę, że będzie wszystko bardziej transparentne, myślę, że będzie wszystko bardziej przejrzyste, a przede wszystkim bardziej efektywne. Jakie będą główne założenia Twojego działania? Główne założenia mają być takie, że zawodnik, trener ma być dumny z tego, że jest członkiem tego klubu i że zawodnik wie, że klub za nim stoi murem. To jest przede wszystkim jedno, a druga rzecz, no to chcemy być troszeczkę bardziej konkurencyjni, jeżeli chodzi o AZS-y w Polsce, o kluby w Polsce. Chcielibyśmy, żeby w pierwszej kolejności zadbać o tych zawodników, których mamy, a w drugiej kolejności, żeby sportowcy chcieli do nas przychodzić, co będzie z korzyścią również dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, bo to przecież przekłada się również na studentów, wybitnych studentów.